dzień dobry moi drodzy. Banan na twarzy się pojawił. Dlaczego? No bo przestał padać śnieg, przestał padać deszcz, nawet wyszło już prawie słońce. A największy banan jest z tego względu, że po prostu nie ma już śniegu na trawniku. I mogę w końcu wykonać to obiecane i potrzebne na moim trawniku wapnowanie. I dlatego ten film poświęcony będzie wapnowaniu. Żeby mieć piękny trawnik, trzeba o niego bardzo dbać. To już doskonale wiecie. Jeśli nie widzieliście, jakie zabiegi trzeba robić w trakcie roku na trawniku, to zapraszam Was do moich filmów. Link macie w opisie. Ale jest jeden taki zabieg, który należy wykonać nie co roku, co 2-3 lata. Oczywiście w zależności od tego, jak mamy stan trawnika, możemy go wykonać późną jesienią lub zimie. Właściwie już taką zimą, taki luty jest odpowiednim momentem, luty, marzec. Co to jest za zabieg? Jest to wapnowanie. Po co właściwie robi się wapnowanie na trawniku? No przede wszystkim po to, żeby odkwasić troszeczkę ziemię. Generalnie zakwaszenie ziemi jakby mierzy się od 0 do 14. 0 to jest bardzo kwaśny kwas, taki żrący, 14 jest zasada. I teraz najlepiej trawnik rośnie w polskich warunkach, jeżeli ma w okolicach 6 pH do 7, 5,5 do 7, czyli taki delikatnie zakwaszony. Natomiast w polskich warunkach najczęściej gleby są bardziej zakwaszone. Jeśli nie zadbamy o to, żeby je odkwasić, to właśnie są bardziej zakwaszone. Większość mieszanek traw, które mamy na swoich trawnikach, bo ta trawa, którą mamy na trawniku, to nie jest jeden gatunek traw. To jest mieszanka traw najczęściej 3-4 różnych odmian. One właśnie dobrze rosną na takiej glebie, która ma 5,5 do 6, 8 do 7 pH. Zabiegi wapnowania wykonuje się jesienią lub zimą. Dlaczego? Ponieważ nie może być wtedy silnego wzrostu tych traw. Wapnowanie musi być wykonane przed rozpoczęciem wzrostu. Dlatego jeśli robicie to wczesną wiosną, patrz zimą, bo luty, marzec to jest najlepszy moment, to musicie odczekać mniej więcej 4 do 5 tygodni, zanim dacie taką odżywkę potasową. Mamy wapno, oczywiście różne rodzaje są wapna i ja polecam, żeby jednak używać te dedykowane do trawników. Wapno, co nam daje to wapno tak naprawdę? Przede wszystkim zwiększa zbrylenie się gleby, czyli tak naprawdę robią się bryłki gleby, co powoduje, że korzenie mają więcej powietrza. Dwa, podnosi oczywiście pH gleby i tutaj bardzo często się mówi, że jeśli to pH jest zbliżone do 7, to wtedy nie rosną tak bardzo chwasty i nie rośnie przede wszystkim mech. No jest to prawda, mech żyje bardziej w takich kwaśnych odczynach, a jeśli zbliżymy się do 7, to ten mech będzie miał utrudniony wzrost. Tak samo jest z chwastami. Jest wiele chwastów, które jednak wolą bardziej zakwaszoną tą ziemię, więc jeśli podniesiemy pH, to te chwasty będzie im się trudniej rosło. Wapno, dobrze zwapnowana gleba oczywiście podnosi absorpcję ziemi na wodę, przez to, że są właśnie takie fajne szczelinki, zgrupia się to wapno. Ważne, bo to o tym też trzeba pamiętać, wapno możemy mieć w różnej postaci, granulowanej lub sypkiej. Wapno wchłania się bardzo szybko, natomiast bardzo długo działa. Dlatego nie powinniśmy go stosować co roku. Bardzo ważne i istotne jest również to, że jeśli nie zmierzymy sobie pH gleby, bo od tego powinniśmy tak naprawdę zacząć, możemy włożyć sobie miernik pH lub pobrać troszeczkę ziemi, wysłać do zbadania. Jeśli nie zmierzymy i ten pH będzie jednak około 7, to możemy wyrządzić więcej szkód niż będzie to pożyteczne. Pamiętajcie, że bardzo zawapniona gleba nie powoduje, że trawnik będzie piękny. Jeśli ten nasz zabieg wykonamy odpowiednio i w odpowiednim terminie, to na pewno trawa będzie dużo zdrowiej wyglądała. Nie będzie się tak pokładać, nie będzie wiotka, nie będzie miała placków po na przykład chwastach, bo będzie szybciej zarastać. I to wpłynie na generalnie na ogólną kondycję trawnika.
możecie sobie zadać teraz pytanie, na przykład, no dobra, no ale ile tego wapna wysypać? Oczywiście najlepiej jest przeczytać instrukcję, która jest na opakowaniu od producenta, ale od razu wam powiem, z doświadczenia wiem, że im gleba jest bardziej ciężka, gliniasta, tym tego wapna potrzebuje trochę więcej. Jeśli jest gleba zdrenowana, piaszczysto, żwirowa, to wapna potrzebuje mniej. Po prostu się nie zbryla tak i potrzebuje go dużo mniej. Jeśli chcecie wykonać wapnowanie wczesną wiosną albo zimą, luty, marzec, to musicie oczywiście poczekać na to, aż nie będzie śniegu, bo nie wykonujemy go na glebę zmrożoną, no i ze śniegiem. Natomiast doskonale by było, gdyby tuż po wapnowaniu przyszedł deszcz i to wszystko zmoczył, to wapno wsiąknęło w naszą glebę. To jest bardzo potrzebne, dlatego jak na przykład robicie jesienią wapnowanie, no to zaraz po tym możecie dobrze podlać trawnik. To jest bardzo potrzebne. Co ja stosuję również jeszcze? Jeśli mam na tyle czasu, że mogę sobie ten trawnik lekko jeszcze przegrabić, oczywiście z tych liści i tak dalej, to troszeczkę go przegrabiam i dopiero wtedy wapnuję ten trawnik. Pamiętajcie też o tym, że faktycznie częste wapnowanie nie jest wskazane. Co drugi, trzeci sezon powinno się to robić, chyba że wasza gleba jest naprawdę bardzo, bardzo kwaśna, to wtedy no, co półtora roku, powiedzmy w cyklu jesień i kolejna nie jesień, tylko wiosna i wtedy będzie ok. Moi drodzy, większość roślin, które u nas rośnie, generalnie lubi tą ziemię lekko kwaśną, nie bardzo zasadową. Więc nie przejmujcie się tym, że na przykład coś wam tam spadnie tego wapna na rabaty, bo to też jest potrzebne. Ta gleba generalnie u nas bardziej się zakwasza niż jest zasadowa. Moi drodzy, tak naprawdę w jaki sposób wapnować ten trawnik? Możecie robić to ręcznie, możecie to robić takim siewnikiem specjalnym, możecie mieć tylko taki mały siewniczek. Oczywiście jest to zależne od tego, jaką macie frakcję tego wapna i nie obawiajcie się też, że troszeczkę gdzieś tam spadnie na rabaty. To nie zaszkodzi, jeśli zrobicie mały strumień lub troszeczkę sypniecie, na pewno nie zaszkodzi. Ja mam taką frakcję zbryloną już troszeczkę, więc one są większe, dlatego otworzyłem sobie tutaj nie na full, tylko tak w połowie i zaraz będę wapnował. Tego wapna naprawdę nie dajemy bardzo, bardzo dużo, ono się gdzieś tak fajnie rozejdzie. No i zaczynamy. Pamiętajcie też o tym, że jeżeli robicie to ręcznie, to najpierw troszeczkę w jedną stronę, później troszeczkę w drugą stronę. Jeśli robicie to takim siewnikiem specjalistycznym, to to już właściwie tylko jedziecie raz i drugi, raz w drugą stronę i już załatwione. Natomiast tym trzeba troszeczkę uważać, bo on jednak ten rozrzut ma różnorodny. Raz w jedną, raz w drugą, tak żeby było regularnie i nie za wiele tego wapna w danym miejscu, bo to może zaszkodzić. Zobaczcie, takie rozsiewanie tego wapna powoduje, że właściwie w takich odstępach 2-5 cm spada takie jedno ziarenko, które jest generalnie dość duże, więc to nie jest pyłek, tylko właśnie ziarenka. Jak one się rozpuszczą, to wsiąkną tam w glebę i spokojnie sobie trawnik poradzi. Ja już musiałem wykonać to wapnowanie, ponieważ pojawiło się dużo mchu. Nie robiłem 2 lata, no i pojawiło się dużo mchu, co oznacza między innymi, że faktycznie ta gleba jest tutaj bardziej kwaśna niż powinna. Oczywiście zrobiłem badanie, wyszło, że tam ma pH w okolicach 5, w różnych miejscach oczywiście, więc ja tutaj dam troszeczkę więcej, bo ja mam bardzo gliniastą glebę. No i myślę, że już na wiosnę będą pierwsze efekty. A pamiętajcie, żeby to zrobić 4 do 5 tygodni przed tym, zanim zaczniecie nawozić azotowo trawę. Jeśli macie wąski taki kawałek trawy, to zobaczcie, możecie przejść z rozsiewania siewnikiem, właśnie rozsiewanie ręczne i to też super się sprawdza. Przez to, że one są białe, te granulki, to doskonale widzicie, gdzie one spadają. Mam nadzieję, że u was już też pogoda pozwoli na to, żeby wapnować trawnik, a już za chwilę będziemy pracować pełną parą w ogródkach, bo zaczynają już grupowo wypuszczać rośliny cebulowe, trzeba oczyszczać dodatkowo rabaty, trzeba je kompostować, regulować, no i
czekamy na tą wiosnę. Czekając na wiosnę, zachęcam Was do subskrypcji kanału. Włączcie dzwoneczek, dajcie kciuka i napiszcie koniecznie w komentarzu, czy Wy już jesteście po tych podstawowych zabiegach na trawniku, czy jeszcze czekacie, czy jest u Was jeszcze śnieg, czy może już dawność tego śniegu nie ma i już właściwie wiosna tuż.